Hej ho, witajcie w Real Politics 2, gierka, która po, ojejku, strasznie długich, ciężkich, durnych perypetiach zagościła na kanale. Gierka, która po prostu mi się nie uruchamiała, ale po tej oficjalnej premierze wreszcie działa jako tako, bo nie powiem, żeby działała bezawaryjnie, tak niestety nie jest, ale działa, także spróbujemy zagrać. Kupiłem ją dzięki sponsoringowi Rafała JKD Pieczyńskiego, którego w tym momencie serdecznie pozdrawiam, dziękuję. I oczywiście sprawdzimy, przetestujemy. Samouczek mi się wysypywał za każdym razem, jak go grałem. Tam zapisać gry nie można, także nigdy go nie skończyłem. Czyli będę grał trochę w ciemno. No i liczymy się z katastrofą. To zapewne będzie jedna wielka beka. Natomiast co do wyboru scenariusza, których mamy trzy, chciałbym od tego zacząć. Od pokłosia pandemii, dlatego że takie najbardziej na czasie. Początek gry kręci się wokół COVID-ka, także zagramy krajem, w którym wszystko się zaczęło. Także wybiorę za chwilę Chiny. Uprzedzając wszelkie pytania, nie dlatego, że w jakikolwiek sposób sympatyzuję z tym oto tutaj widocznym Xi Jinpingiem, a absolutnie nie, wręcz odwrotnie. Natomiast wybór Chin jest o tyle fajny w kontekście rozgrywki, że mamy wielki kraj, potężny gospodarczo kraj, który dysponuje między innymi atomówkami, zasobem ludnościowym wielkim i tak dalej, położony w regionie świata, no, w którym też dużo rzeczy będę mógł zrobić, no bo jest multum sąsiadów wokół, także do testów ten kraj wydaje mi się wyśmienity. Aczkolwiek, no tak jak już mówiłem, grać kompletnie nie umiem, także ojejku, może być beka. Przypominam, podpowiedzi wskazane, o tutaj widzimy poziom trudności kraju, trywialny, czyli najłatwiejszy poziom. Poziom gry zostawię ten średni, przedostatni. Niechaj będzie i takowe. Natomiast gra jest podobna do gier Paradoksu. Tak piszą ludzie, którzy się na tym znają. Ja się na tym nie znam, bo w gry Paradoksu nigdy nie grałem. Wybiorę kupę. Komputerowy, uniwersalny pomocnik analityczny. Takie całkiem fajne bonusy ma, śmiesznie wygląda, a nazwę ma przepiękną. No tutaj jest taka trochę beka, no nie, bo to taka gierka z przymrużeniem oka. Ja też z przymrużeniem oka wybieram sobie te Chiny, tak jak mówię, żeby nie było. Oczywiście, że jestem okej, wspaniale i tak dalej, także gierka podobna do gier Paradoksu, tak piszą ci, którzy w te gry grali. Natomiast no ja nigdy w nie nie grałem i myślę, że w ramach wspierania polskiego game devu, bo to jest polska produkcja, to mogę sobie przetestować, czy tego typu gry, tego typu strategie ekonomiczne mi siadają. Zawsze mi się wydawało, że nie, ale po prostu tutaj możemy przetestować. No i już tam tutaj klopsy jakieś oferują, czyli szczepionkę po prostu. No i ja od razu to wybiorę, bo druga oferta jest taka dziwna z deka, chociaż też ciekawa. Także weźmy, chociaż czekajcie, mam wątpliwości, bo tu było strasznie dużo pieniążków potrzeba. Poczekajmy na lepszą ofertę, bo mam 150 koła, a tam było milion 500 chyba, żeby kupić szczepionkę. Jak zdobywać to złoto, to ja kurde nie wiem. Także będziemy tutaj z tymi Chinami starali się zrealizować mokry sen puchatków, że tak powiem, i tak dalej. Czyli to morze tutaj południowochińskie sobie skolonizować, a nawet już mogę jakieś tam wziąć poszukiwanie zasobów, potwierdzić. Trochę mnie to kosztuje, ale tyle to mnie stać. Także to byśmy chcieli skolonizować. Tajwan biedny, któremu kibicuję tak prywatnie, też będziemy chcieli jakoś skolonizować, zapewne podbić albo w ogóle coś tam zrobić. Akcje agresywne. Wysunięcie roszczeń. Nie, ja tu szpiega wyślę, bo szpiegów już tu mamy. O, widzimy generalnie, że jeśli chodzi o Chiny, no to problemem jest wzrost PKB i bezrobocie, które jest kurde wielkie. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Masakra jakaś. No, nie umiem kompletnie grać. Także jaja, beka, to wszystko takie nieczytelne. W grze nie ma cholera jasna żadnej Wikipedii. A przecież to jest wskazane. Nawet w internecie nie ma żadnej Wikipedii.
Także tutaj wszystko trzeba metodą prób i błędów ogarnąć. No ja wolę zawsze czytać. O, jest Big Pharma. Brutalna, intensywna, gigantyczna farma. To brzmi jak lobowanie. Tylko że tutaj właśnie nie do końca jest wyjaśnione, na czym ta oferta polega. No, coś tam będzie jakaś krzywda chorych, ale spróbujmy. Nie, musimy zebrać. A tu dalej jest ten klops. O, widzicie. A, bo odrzuciłem. Dobra, no tak. O, chciałem odwrotnie. Już ząk, bo źle kliknąłem. Także takie to wszystko niestety nieczytelne, ale mam nadzieję, że wspólnymi siłami jakoś radę damy. Zerkam w kółko, czy się nagrywa, bo przed momentem się wysypało. Ale nie gra, tylko nagrywanie. Czasem gra, czasem nagrywanie, no jaja są. Jaja nie z tej ziemi. Także słuchajcie, na przykład mógłbym na giełdzie nakupować różnych rzeczy. Jest giełda papierów wartościowych. I tu od Amerykanów mógłbym trochę akcji kupić. Takiego tysiaczka około. I tutaj kupiłem za tyle i potem zobaczymy, co w nawiasie będzie się działo. Jak będzie rosło, to zarabiam. Jak będzie spadało, to tracę oczywiście. Aczkolwiek, no nie wiem, jak sprzedawać te akcje. Kupuj, sprzedawaj. No kupuj, to wiem, a sprzedawaj? Nie wiem, kurde. Także i tu jakiegoś tysiaczka można też wziąć. Podobno na giełdzie można zarobić. Jeśli chodzi o tę grę. Aczkolwiek tych patchy już trochę było, może coś tam zmienili. Weźmy tutaj trzy zakupy stopu. Ze środka też. Od Niemców można kupić. Potem będziemy obserwowali, jak to będzie wyglądało. Są ich helbeci. O, mało jest, ale dobra, kupmy. I z dołu kupmy. Kupmy od Rosji. Okej. I hiszpańskie jakieś akcje. Okej, zobaczymy, czy z tego cokolwiek będzie. No multum tego złota, tych pieniążków muszę zebrać, żeby to wszystko działało. A jak to zrobić, to ja kurde nie wiem. Wolne sloty projektów. No dobra, poczekamy na jakieś podpowiedzi. To są technologie takie oczywiście. Tego tutaj jest multum, pierdyliard. Także ojejku. Dobra, wyjdź mi stąd. Jak się stąd wychodzi? A, tu się wychodzi, dobra. Cóż ja tutaj dalej mogę robić? Czas leci oczywiście, możemy go przyspieszać i tak dalej, kombinować. Problemy z bezrobociem są. Jak temu zaradzić? Można budować różne rzeczy. To jest budynek, parlament. Możemy go zmodernizować na przykład. Co nam to da w ogóle? 90 dni się będzie, utrzymanie zwiększy. Efekty. Przychód, o, punktów akcji, przychód punktów zwycięstwa i niezadowoleni. O, to kurde, modernizujemy. Jak się buduje. Natomiast, o, tutaj mamy takie coś, czyli wiemy, że tutaj nie ma żadnego takiego głównego budynku, tutaj możemy coś zrobić. Tu mamy silos rakietowy, okej, to mi się podoba. Tu bym koszary zrobił, może zmniejszę sobie bezrobocie tym sposobem. Tylko gdzie są koszary? O, są koszary. Wymagania, okej, to mamy. Mam trzy... O, tych koszarów już mam troszkę. Też bym te koszary tak sobie chciał szybko znaleźć. No, wezmę, zbuduję. A tutaj właśnie ciężko mi filtrować te wszystkie rzeczy. Brakuje mi takich wielu tabelek, jakichś takich ogarniętych. Pokojowej ekspansji. No tak, blok. I blok bardzo będę chciał założyć. Tak, powinniśmy założyć blok. I na przykład z taką tutaj widoczną Koreą Północną bym sobie taki blok bardzo chciał założyć. Akcje bloku. Dodanie do bloku. No i on się niestety nie godzi. Potrzebujemy serduszka. Żeby zgarnąć serduszko, to możemy na przykład spróbować wziąć akcje pozytywne. O, i uzyskanie wpływów. To powinno się udać. Także potwierdźmy. Mam szpiegów. A szpiegów chciałbym wykorzystać. O, lotnisko bym sobie gdzieś chciał zbudować. Też. A nie, nie mam technologii jeszcze, no tak, już pamiętam. Kurde. Także nie, szpiegów. Tu mamy szpiegów. I oni nam się wtedy tutaj pojawią. Mam ich. Mam wolnych slotów na szpiegów 4, a tych szpiegów mam obecnie 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mam.
Także tak, jednego do Mongolii. Niech on tam idzie. Drugiego do Korei. On potem pójdzie też na południe. Najprawdopodobniej. Tego bym dał. No, na Tajwan oczywiście bym go wysłał. Z tym, że czy oni będą szli, to jest dobre pytanie, bo ostatnio jak mi się sypnęło, to też takie rozkazy im wydałem, ale oni nigdzie nie łazili. Darmo zjadę jedne. Także poczekamy chwilę, zobaczymy czy pójdą. Może ja coś źle zrobiłem. Nie, no ten idzie, ten ewidentnie idzie. Także poczekamy, niech to się dzieje. Tych szpiegów mógłbym kolejnych sobie zatrudnić, ale na razie tego robił nie będę. Wszystkiego przybywa, ale niestety, no tutaj są problemy, kurde. Lider bloku, no to trzeba zrobić. I dwóch w ogóle, a nie, to ciekawe, czy gierka liczy mnie i kogoś, czy tylko kogoś. Dobre pytanie. To mnie przeraża, skąd ja mam tyle pieniędzy wziąć? Mógłbym pożyczać i kombinować, podatki mógłbym zwiększyć na przykład. Tutaj mamy gospodarkę, giełda papierów, weź pożyczkę, ale to nie chcę brać pożyczki. Jeden i cztery. Ej, a może i bym wziął tę pożyczkę? To od razu bym, kurde, miał. To jest ciekawe. Ej, czy ja to, kurde, zrobię? To by był, kurde, komplet wtedy. Ej, spróbuję, kurde. Potwierdź. 1,6 miliona mam, to już mogę kupić. Jest. Zakończyła się z sukcesem, okej. Okay. Przygotowanie. O, i teraz nam to zeszło, czyli udało się te. O, mamy szczepionkę, dobra. Rozpocznij masową produkcję szczepionki, naszą służbę zdrowia. Okej, nie, użyjmy wojska, aby rozprowadzić szczepionkę. Co? Umieścimy co najmniej jeden względ na... Demokratycznie? Tak normalnie zróbmy to. Niech to się robi. No i spróbujmy dodać te do bloku. Jeszcze, kurde, jeszcze coś im tam muszę przyjemnego zrobić. Gdzie ten szpieg? O, jest szpieg. Dotarł, dobra. Także jak nim weźmiemy... Aha, to już ja jego wybrałem właśnie. Akcje dyplomatyczne. Pozytywne. Weźmy uzyskanie wpływów. Co to znaczy? 197. Że nie mam wsparcia? Aha, za 197 dni będę mógł powtórzyć. O kurde. No to inwestycje możemy zrobić. Nie, nie możemy, bo... Też tutaj brakuje tego. Kurde. Bo jak tutaj klikam tak, to jest tak. A szpieg. Czy ty, panie szpiegu, nie mogłeś przypadkiem czegoś robić tutaj? Ja coś, kurde, tak kombinowałem, że tym szpiegiem dawało się coś takiego zrobić. Akcje szpiegowskie. Wywiad wojskowy, polityczny. Tutaj zobaczmy. Złamanie szyprów. Nie, to tego nie. Nie da się cofnąć tak normalnie, niestety. Osłabienie bloku, nie. Szerzenie niepokojów, nie. Szpiegostwa administracyjne. Czy to nam da jakieś... No też nam cholera nie da, no. Serduszek potrzebujemy. Panie szpiego, weźże pan coś tutaj nam. Wywiad ekonomiczny. Wrogie przejęcie, o cóż to. Też chyba punkty szpiegowskie. Też nawet nie mogę. I też nie wiadomo. Aha, tych punktów szpiegowskich mi brakuje. Okej, to już odwołuję, można. Dobra, coś pokojowego zróbmy. Dyplomatyczne. Pozytywne. Tutaj zróbmy coś pozytywnego. Nie. Poprawa relacji na przykład. No dobra, spróbujmy. Może to siądzie. I od razu też spróbujmy tym panem drugim szpiegiem też coś pokombinować. Tylko im to co jakąś krzywdę zrobimy. Ekonomiczny, wrogie przejęcie 45, zobaczmy 65, nie siądzi, on też nie ma tych punktów, a te punkty skąd się biorą? I to jest dobre pytanie, oni te punkty generują chyba mi się wydaje. 5. Tylko, no dobra, powiedzmy, że poczekamy i on tam sobie zbierze te punkciory chyba. Zakładam, że tak to działa, bo ciężko tutaj rozgryźć jak to działa. Ten to będzie kontrwywiad, tak mi się wydaje. On ma jakieś umiejętności? Nie ma. No to do ruskich wysyłamy? Ja bym taki Władywostok to przejął chętnie. Także wyślemy go tutaj. A potem się pokombinuje. I coś bym tu jeszcze zbudował. Tu mamy te koszary, tak? Dobra. Bo tu będziemy, o właśnie, tu będziemy sobie jednostki robili. Ale to jeszcze nie w tym momencie.
Ja bym, kurde, coś takiego... O kurde! Złotka mi ubywa. No to już kończymy tę grę. Już kończymy tę grę, tak to wygląda. Gospodarka, słuchajcie, budujemy coś, co da mi pieniążki. Buduj. Farmy rolne. No Boziu. Efekty. Jest PKB, ale mizerny. Dobra, buduj. Na wariata w tym momencie budujemy. Tutaj. Szpital to nie, gospodarka, kurde, nie może nam tu spadać. Giełda, giełdę to nie budujemy, giełdę mamy. Kosmodrom, o kurde. Ale to kosmodrom to bliżej równika damy. Ale wymagany projekt, trzeba technologię odkryć. O kurde, wysypisko śmieci. O, targowisko. To brzmi dobrze. Pokaż, pokaż. Przychód z podatków, dobra, buduj. Kurde, zaraz podatki będę musiał podnieść chyba. Zakończyła się, okej, okay, udało się. Także co, możemy blok założyć, panie? Nie ty, tylko ty. A tu jak klikniemy, akcję bloku. Dodaj do bloku. Jeszcze 5, 3 na 1, Korea Północna. Poprawić je trzeba jakoś. Tylko pytanie jak, kurde, w mordę jeża. Bądź mądry i pisz wiersze. Kooperacyjne, tutaj zobaczmy. O, umowa handlowa. Nie godzą się. Kto? Jak? Czemu nie ma? A, inwestycje trzeba zwiększyć. Kurde! Pakt obronny. A spróbujmy. To nie, też nie przejdzie. Ale spróbujmy. Może przejdzie. Kooperacyjne. I tutaj też spróbujmy. No też spróbujmy. Złota mi ubywa. Kurde! Na efekty trzeba czekać. Tu jeszcze tak patrzę. To już wziąłem. No i tego nie mogłem wziąć, bo... A nie, teraz już mogę. O kurde, dobra. To niedługo się uda założyć ten blok. Tak mi się wydaje. To mamy blok pierwszy. Standardowe podejście. Okej. Okay. To jest dobre. Chyba. Chyba. Pan szpieg, czy nam może jakieś pieniążki zrobić? Panie, weź pan zrób jakieś pieniążki. Wywiad ekonomiczny, wrogie przejęcie, to nie, to już brałem przecież. Aha, bo aha, zbiera punkty, widzicie, zbiera punkty. Dobra, czyli jest ok, działa. Jakąś umowę handlową, kurde, bym zawarł. Z tymi, kurde, tymi, albo nie, trzeba podatki podnieść. Sobie wziąłem, kurde, tę pożyczkę. Tak mi przyszło do głowy. Dobra, państwo totalitarne mamy, także chyba możemy wziąć takie rzeczy. Ale tak 14,5 ubywa, no przecież będą problemy, kurde. Tu kosmodrom bym sobie zrobił, cóż my tu mamy, posąg. Ale to i tak oczywiście, o stocznia, teren wymagany, to tu nie mogę stoczni? A tu mogę, dobra, zbudujmy stocznię, słuchajcie. Bo stocznia pewnie da jakieś... A dupa, nie daje żadnego tego? O cholera. Centrum, o. Chińczyki to właśnie tutaj z tej wyspy korzystają jako z takiego centrum turystycznego, także ja bym tutaj o właśnie takie coś zbudował. O kurde, to jest dobre. Ale nie mogę zbudować, bo nie mamy takiego czegoś jak turystyka rekreacyjna, która jest tutaj, czyli musiałbym jeszcze odkryć to. O kurde, no dobra, spróbujmy. I to mogę od razu? Nie, trzeba poczekać. No nie wiem, na wariata, szanowni państwo. Poborowych może bym, kurde, jakoś gdzieś się zrobił. Nie wiem, normalnie. Tu się pewnie będziemy z Wietnamczykami bili, także tu mamy silos rakietowy, świetnie. Jakieś koszary tu mamy, elektrownię mamy gazową. O, elektrownię. Może jakąś elektrownię gdzieś bym zrobił. A gdzie mamy jakąś... Albo nie, dobra, bo tu mamy armię, widzę. Cóż ja mam tutaj zrobić, żeby mi nie ubywało? Kurde, w mordę jeża. Giełdy to chyba niekoniecznie. Tutaj mamy... O, targowisko miałem robić. Dobra, buduj, jest. Poparcie. I będzie... Dobra, coś tam będzie. A to ciągle mało. Bo ja tę pożyczkę...
przychód pieniędzy na minusie, giełda papierów wartościowych. O, zarobiłem. Ale teraz jak to sprzedać, no? Kupuj, sprzedawaj w jednym okienku. Bez sensu. Kurde, także nie wiem. Spłać dług, koszty długu, kurde, no tylko jak ja mam ten dług spłacić? Nie mam tyle. Jakbym, aha, dałbym to, to bym już w ogóle nie miał. Anuluj. Nie, kurde, poczuł, ja to wziąłem. Podatki, czynniki. A nie wiem, czy to był dobry pomysł. Raczej nie był w ogóle. Dobra, 50%, cholera. Minus 14, no to jeszcze jakoś wytrzymam. Tam się robią te rzeczy, budują. O, tutaj właśnie. Tylko, że to długo się robi. Ja pierdziolę. Nie no, czekamy na te sloty projekt. Tę turystykę weźmiemy. Jeszcze nie mogę, tam to musi się skończyć. Oż kurde, jakiś handel, handel. Kto chciałby ze mną handlować? Tu mamy takie autorytarne kraje. A jakiś tam Uzbekistan na przykład, Tadżykistan. Czy wy ze mną chcecie handlować? Handlujcie ze mną, aumaty. Akcje pozytywne. To by było serduszko. Ile to kosztuje w ogóle? No niedużo to chyba można wziąć, tylko kończą mi się te punkty akcji właśnie, one są kluczowe. Mieć członka bloku czasu, formować blok. No dobra, no chciałbym to zrobić. Kara, nagroda, no jest nagroda, nagroda, nagroda. Darmowe lekarstwa. Wdrożony projekt, jeszcze taki trzeba, darmowe lekarstwa. Tu dopiero! O Boże, niepotrzebnie brałem tę pożyczkę. Tu dopiero, to tędy trzeba by jakoś przejść, ojejku. No to chyba dorobiłem. Chyba dorobiłem już, już na starcie dorobiłem. Dobra, jak tu się z nimi skumplować? Akcje bloku, dodaj do bloku. O, jeszcze jakieś punkciki małe, 5. Dobra, panie szpiegu, czy pan tutaj coś może zrobić? Pozytywnego. Dyplomatyczne. Akcje bloku, o tu na przykład. Nie, to tutaj będzie w kółko to samo. Ojejku, jejku, jejku. Jak to cofnąć? A, kliknę, prawym mi pójdzie. A tu jak weźmiemy? Umowa handlowa. No to już, to mogłoby już przejść? Nie, dalej ciągle nie. Aha, bo teraz brakuje punktów inwestycji, ale tam już to brałem przecież. Pamiętam. A tu 2 na 1, potwierdź, ale... O jak, to nie można. Z Japonią pewnie by się dało. No takie to klikanie niestety. Te i we w te. Pozytywne. Nie no, nie będę im przecież niczego przekazywał, no bez jaj. No chcemy blok tylko założyć. O, dostęp. No to teraz znowu serduszek brakuje. Kurde. Nie. Nie. Dobra, z tymi może się zaprzyjaźnić. Nie idź tam. Ty tu masz zostać, pomyliło mi się. O. No jak minus 5, kurde. A, porażka tej... No to, żem wydał pieniążki i poszło wszystko psu na budę. Kurde. No i teraz nie mogę. No to nie zrobię tego bloku? No to wychodzi kara. Kurde. Gdzie do tego? Ale żem się udupił z tamtym. Bez kitu, nie mogę, nie wierzę. Jak się można było tak udupić? Ajajajajaj. O! Punkty przysług zdobyłem. To uwaga, teraz może coś będzie. Tylko że taka zabawa będzie w tej we w te. Jest! Wreszcie, kurde. Zobaczymy, czy cokolwiek z tego wyniknie. Tylko że złota ciągle obywa. No kurde, zaraz będzie bankrut. Niepotrzebnie wziąłem tę pożyczkę. Kogoś bym może zaatakował, ale nie wiem jak walczyć. Także to też chyba się nie wydaje dobrym pomysłem. Ale budują się te różne rzeczy. Tylko że to długo trwa wszystko. O. Morze Wodne, rozpocznij. Aha, pójdziemy po te morze południowochińskie tutaj sobie. A tutaj miałem coś budować. Gospodarka.
Kolejne takie? Nie, tutaj nawet się nie da. Wymagany teren inny. Tego nie potrzebujemy. Wysypisko śmieci, które daje nam przychód pieniędzy. O! Ale to turystyka, to nie bardzo. No tu miał być kosmodrom, ale też nie na tym terytorium. Społeczeństwo. Gdzie jakieś pieniążki? Parlament. Siedziba ONZ. Biuro organizacji pozarządowych. Teren musi być inny. No inny. O, sztuczne wyspy mamy, widzicie? Kurde. I to będziemy to robić właśnie. Pomnik. Teatr. Hala, nie, kurde. Jezu, jakie fajne rzeczy to można robić. Tylko, że to... No wszystko takie... Do jednego wora napakowane i teraz bądź mądry i to rozkmin. Już to kilka godzin grałem, klikałem, czytałem, ale to i tak... To i tak na tyle tego jest dużo, że nie sposób tego ogarnąć. Jeszcze jak się nie grało w jedynkę, a to by pewnie ułatwiło zadanie. Ale to też, nagrywam z taką myślą przewodnią, że mi podpowiecie. Że mi podpowiecie, szanowni państwo. Gdzie ta stocznia była? Czemu ona jest tu? No ale niech będzie. Tylko, że ona mi... No dobra, bezpieczeństwo, no będziemy tutaj... budowali wyspy i takie tam rzeczy, to niech będzie. Tylko, że złotko mi się skończy i będą mi jaja. I będą mi jaja jak berety. No podatków bardziej nie podniosę. Pohandlować bym mógł. I to się wydaje niegłupim pomysłem. PKB rośnie, ale no to widzicie 0,35. Ej, no kto chce się ze mną lubić? O, dobra, to idziemy do Kazachstanu. Pohandlujmy chłopaczki, to Mongolia. Jest. Aumaty. Kooperacyjne, umowa handlowa, spróbujmy. No tylko, że brakuje tych punktów, o żeż mordę. Weź to kurde ogarnij. A. Punktów, to tak, umowa handlowa, potrzebujemy tego, czyli trzeba by zainwestować. Czyli by trzeba tu... O, i to wziąć. A, tylko że relacje mamy za małe. Czyli najpierw uzyskanie wpływów, nie tego nie ma. Poprawa relacji. 20, ale i tak będzie mało przecież, ale spróbujmy, no kurde w mordę jeżę. Robią się te rzeczy. No, może zdążę, ale no, raczej nie zarobię 14k. Coś tak mi się wydaje. Coś tak mi się wydaje. Co ja tu mogę pobudować, żeby fajne rzeczy porobić, żeby pieniążki się zarabiały? Efekty, przyrost PKB, gospodarka. No te farmy rolne, ale to ja mam wszędzie te farmy rolne robić, nawet tutaj taki teren, że nie mogę. Targowiska. No to daje troszkę. No ale tu 1%, kurde, przecież to mało. A giełda? Jakbym sobie jeszcze jedną giełdę zrobił? Nie, nawet tu nie mogę. I poparcie parlamentu, to ich trzeba by przekupować. Też mi się nie widzi. Wysypisko. O, jest pieniądze. Dobra. Robimy. To i może w Tybecie jakieś wysypisko sobie zrobimy. Bezpłatny transport. No ha, na pewno. A, to mamy. Świetny pomysł. Referendum. Kurde, tak czy siak złoto zejdzie. No to niedobrze. Niedobrze, szanowni państwo, to już weźcie, podpowiadajcie, jak tu się uratować. Czy to zrypałem tą porażką, tą pożyczką. No i pożyczka zamieni się na porażkę najprawdopodobniej. Bo tutaj normalnie też bym mógł handlować jakoś, kurde, w mordę jeżę. Mógłbym handel zasobami, no właśnie. Czego ja mam dużo? Metali mam chyba dużo. Ale to metalami nie mogę? 20 przyrost. A nie, dobra, to są metale. No właśnie, metalami bym chciał. Miesięczne wydobycie. No, to jest dobry pomysł. Ale nie kupuj, tylko sprzedaj. Huzar, ty jełopo.
Jakoś to tanie, kurde. Tupa trochę. Na stałe się nie da? Tak, żeby samo schodziło? Kurde, tak by było najlepsze. To jest niezłe oczywiście, tylko że to jest mi też potrzebne do różnych rzeczy. Także niezbyt mi się to wydaje pomysłem trafionym. Okej, okay, mamy punkty przysług. Spróbujmy tam do tych Koreańczyków zajrzeć. Oho, jednocześnie się nawet udało. Dobra. To nie, 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 nie szpieg. Okej, okay. O, jesteśmy w bloku. Czyli przeszło. O kurde. Dobra, to zobaczmy. Wykonano zadanie. O, dobra, na zakończenie coś pozytywnego. Punkty zwycięstwa dostałem. Okej. A, tak to dziwnie działa. A, porażka tam w Kazachstanie. Ajajajajaj. O kurde, tutaj jakie rzeczy jeszcze. Integracja społeczna, z tym blokiem trzeba kombinować. No dobra, czyli wystarczyło dwóch, także kumamy się z Koreańczykami północnymi oczywiście i spróbuję kiedyś ich tam wcielić. Wiadomo, o to chodzi. Punkty akcji, zdanie. Nagroda, punkty zwycięstwa. No fajno, 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 tylko złoto mi ubywa. Podpowiedzcie, co z tym złotem, a dzisiaj kończymy. Tyle w pierwszym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.